Paweł także Kukiz widzicie państwo, że tutaj Duda chce takie referendum zrobić. Czy Polacy chcą uchodźców, czy nie? A nie takie narzucanie, czy chcą. No bo jeżeli ludzie się boją, jeżeli ludzie mają się bać, no to po co mają się bać? A zresztą tutaj ci katolicy, to proszę państwa, ktoś tutaj na parafii, tak jak to dzisiaj było widać, wejdzie, ktoś na parafię wejdzie, no to katoliczka do katoliczki się nachyla i tak, ale to widać, to takie jest niesmaczne, że ja nie wiem, czy ona nie nagrywała nigdy siebie fonicznie, pewnie nie, wizualnie na kamerę tym bardziej nie. No ale to jest obrzydliwe, że na mszach, zresztą, dlaczego takie są złe opinie o tych mszach w kościele katolickim, że jak ktoś wejdzie na mszę, no to obgadują, oglądają się, a w tramwaju się nie oglądają, a w autobusie tutaj z tego miasta Warszawy się nie oglądają. Wszędzie jakby ludzie nie widzieli. Jest wstyd, hańba, no to w ogóle to jest, wiecie państwo, obrzydliwe. Ministrowie spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej, szefom rządów. Polityka bezpieczeństwa to polityka krajowa, a nie europejska, podkreślił minister Mariusz Błaszczak. Dodał też, że wszystkie decyzje w tej sprawie muszą być podejmowane jednomyślnie i nie może o nich decydować większość. Ataki na Radio Maryja, a także na mnie odbywają się falami, ale w bardzo podobny sposób, mówił naszemu dziennikowi dyrektor katolickiej rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk. To jest zawsze manipulowanie, tworzenie fałszywego obrazu rzeczywistości, jaka jest w Radiu Maryja, telewizji Trwam czy Wyższej Szkole Kultury Społecznej. Także każdy każdego obgaduje, wszystkich. Dyrektor Radio Maryja jest coś obrzydliwego, skomentował w ten sposób m.in. oskarżenia ciemni. Faktum. Tabloid zarzucił ojcowi Tadeuszowi Rydzykowi wpływ na obsadę części stanowisk w spółkach Skarbu Państwa i kierowanie do nich swoich ludzi. Ojciec Tadeusz Rydzyk odniósł się też dziś do sprawy na antenie Radia Maryja. Zwrócił uwagę na autorów informacji, które na jego temat pojawiają się w prasie. W jednej gazecie napisali, przysłał mi pan Andrzej Jaworski ten artykuł, przysłał mi, bo ja tego nie biorę do ręki, to jest taki tabloid niemiecki. I kto? Człowiek, który pracował w naszym dzienniku, ale nie było mu po drodze ideowo i pieniężnie nie było mu po drodze. To wiedziałem, bo został, nie wiem, czy sam odszedł, czy był zwolniony i patrzę, raz napisał, raz, drugi raz napisał. Pamiętam, inny też dziennikarz był u nas, przyszedł kiedyś do mnie, taki patriotyczny, ale ja uwierzyłem w to. Katolik idzie do kościoła, a później pisał, ale nie wiem, co później następne. No katolik idzie do kościoła, potem się obgadują. A później w gazecie wyborczej pisze, specjalista od mojej osobowości. Więcej na ten temat na www.radiomaryja.pl. Około 1000 osób protestujących w centrum Moskwy przeciwko korupcji w Rosji ruszyło w kierunku Kremla, poinformowali świadkowie, na których powołuje się Reuters. Według nich policja zatrzymuje demonstrantów na placu Puszkina. Siły bezpieczeństwa przez megafony nakazują protestującym, aby się rozeszli. Przed manifestacją zatrzymany został jej organizator, jeden z liderów opozycji w Rosji, Aleksiej Nawalny. To były wiadomości w Radiu Maryja. No i będzie siedział najpierw.